pan Józef Śnieżko, prezes Mocowskiej AKI. Panie prezesie, na przedsezonowej konferencji prasowej te takie nastroje, jeśli chodzi o utrzymanie naszego klubu w lice, no, były zróżnicowane. Jedni myśleli, że damy radę, inni byli dość sceptyczni, a pan z kolei, pamiętam, był całkowicie pewien, że chłopakom się uda. No, oczywiście to widać po dzisiejszych wynikach, nawet co drużyna zrobiła. Wiedziałem, kogo sprowadzać. Tutaj sztab szkoleniowy, pan Andrzej Sawicki, trener, asystent, potażnik, Bogumił. Wiedziałem, że pod wodzą tych kadry szkoleniowej, tych fachowców, zespół będzie grał, bo potencjał i chłopacy byli zdolni, tylko potrzebne były normalnie trenerzy, którzy potrafią zespół pokierować. I to był czas swoje okazał, że jednak wszystko można zrobić i myślę, że po niedługim czasie będziemy mieli apetyty wyżej awansować niż grać w czwartej lidze. No właśnie, panie prezesie, w tabeli jesteśmy obecnie na 7 miejscu, ale gdyby tak wziąć pod uwagę tylko rozgrywki w ludzie wiosennej, to mamy trzecie miejsce za Gorzowem, za Mostkami. Także no, różnica między sezonem jesiennym a wiosennym jest wielka. No to powiem panu, nie ma porównania w ogóle, bo skoro byśmy spojrzeli teraz na tabelę, a po rundzie jesiennej, gdyby zespół grał tak w rundzie jesiennej jak wiosennej, to uważam, że z Tylon i my byśmy awansowali do trzeciej ligi. To panie prezesie, na koniec jak pan typuje, które miejsce zajmiemy na koniec sezonu, czy kolejki? Myślę, no jestem zawsze optymistą i tu szanuję swój zespół i tych chłopaków, co grają na dzień dzisiejszy, piłkarzy. Myślę, że czwarte, piąte miejsce. Dziękuję bardzo.